Czy gotówka w XXI wieku jest jeszcze potrzebna? To jest temat, którego prawdopodobnie jeszcze 50 lat temu byśmy w ogóle nie analizowali, dlatego że byłoby to oczywistością. Natomiast rzeczywiście poprzez rozwój płatności bezgotówkowych i poprzez to, że coraz więcej rzeczy możemy po prostu kupić, uregulować, rozliczyć bez gotówki, pojawiają się takie pytania, czy nie ona kiedyś nie zniknie. Odpowiedź bardzo krótka. Nie zniknie. Natomiast na pewno zmniejszy się jej znaczenie w gospodarce. Tak jak kiedyś obsługiwała cały obrót gospodarczy, potem to malało. Teraz jest w różnych krajach różnie, ale rzeczywiście po prostu już gotówka nie jest głównym środkiem rozliczeniowym i transakcyjnym we współczesnej gospodarce. Korzyści z tego, że coraz więcej rzeczy rozliczamy, płacimy i otrzymujemy w postaci przelewów bezgotówkowych są wielorakie. I oczywiście można zacząć od na poziomie gospodarki. Obrót bezgotówkowy przyspieszył obrót pieniądza w gospodarce. Wszyscy, którzy mają do czynienia z finansowaniem czy inwestycji, czy z rozliczeń, wiedzą, co to znaczy. To znaczy pieniądz, który gotówkowy zwykle gdzieś leży, zupełnie pasywnie, biernie leży w portfelach czy w różnych schowkach, w skrytkach. Leży też na rachunkach, dlatego że po prostu najwyżej może być lekko oprocentowany, natomiast on jest bardzo daleko albo często bardzo niedostatecznie blisko obrotu gospodarczego. Jeżeli pieniądz gotówkowy zamienia się na bezgotówkę, czyli oznacza to, że po prostu on jest włączany aktywnie do obrotu gotówkowego, czyli do obrotu gospodarczego. Czyli bank na podstawie, mając te na rachunkach różnego rodzaju lokaty i depozyty, może z tego na tej podstawie udzielać kredytów. To jest oczywiście najprostsze rozwiązanie, czy najprostsze wyjaśnienie, ale to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest też na poziomie makro. Gotówka po prostu kosztuje. Często nie uświadamiamy sobie tego, albo ponosi to bank, albo sklep, albo bank centralny w różnych krajach. Natomiast szacunki, że obrót gotówkowy w ogóle w krajach tej klasy, tej wielkości co Polska, to jest 1% dochodu narodowego, to jest praktycznie 20 miliardów w warunkach Polski. To są pieniądze, które są przeznaczane tylko na obrót gotówkowy. I to oznacza po prostu, że część, zmniejszając obrót gotówkowy i ilość gotówki w obrocie, możemy tę kwotę zmniejszać, krótko mówiąc w ogóle, i byłaby to taka makrooszczędność. Na poziomie przedsiębiorstw obrót bezgotówkowy jest to po prostu po pierwsze zwiększenie obrotów swoich, dlatego że dzięki po prostu wprowadzeniu obrotu bezgotówkowego obroty, czy pozyskuje się nowych klientów, rosną też przeciętne wydatki. To jest również większe bezpieczeństwo i to jest większa transparentność w rozliczaniu, prowadzeniu księgowości i finansów. To jest oczywiście też łatwiejsze rozliczanie, czy bezpieczniejsze rozliczenie z tak zwanym fiskusem, dlatego że na tej podstawie po prostu, czyli obrotów na rachunkach bankowych, możemy bardzo łatwo pokazywać wielkość, skalę i charakter naszych obrotów. I po trzecie, to jest bardzo duża wygoda dla użytkowników i to się potwierdza, że coraz więcej, w Polsce mamy 38 milionów kart, że coraz więcej ludzi z tego korzysta, znaczy ma karty, ale czasami posiadanie kart jeszcze nie oznacza korzystanie. Teraz mają Polacy karty i często z nich korzystają.